Cześć, powoli kończę testować już Phantom 2. Już dawno skończyłem testować Temple Legend, tak myślę, że pora wziąć jakiś inny model. Rezerwuję sobie trochę miejsca na Mercuriale nowe, które wyjdą, ale coś tam trzeba wziąć jeszcze i potestować. Dzisiaj idę grać w piłkę, więc trzeba coś wybrać z mojej półki, na której trzymam buty, których jeszcze nie testowałem. Jakieś nowe modele, no jakieś tam takie inne, które do mojej kolekcji nie należą, bo nie mój rozmiar, ale gdzieś mi tam wpadły. I tak się zastanawiam, co wybrać. Trochę planuję, jak to wszystko zrobić, bo są niektóre modele, do których w ogóle mam kupę ciuchów od producenta i tak dalej, chcę jakieś fajne filmiki zrobić. Więc myślę, że najlepszym modelem będzie... A, tu muszę się trochę wspiąć. Opsa! Ten. Po tym, co przed chwilą widzieliście, wyszedłem sobie ponagrywać unboxing i pocykać zdjęcia, które gdzieś tam będziecie widzieli. Unboxing teraz powinniście widzieć, więc zrobię go może na duże okienko, ja siebie w małe wrzucę. Oczywiście buciki, parę godzin później jestem tu umówiony na 18:30 na boisko. Ciach. Niedługo powinna się ekipa zbierać. Tak jak mówiłem, trochę zapowiadałem na fanpage'u Zaki, że trochę inna forma wstępu do recenzji. Na czym polega inna forma, to opowiem na końcu może i będziecie jeszcze widzieli oczywiście w tym filmiku, bo on już jest efektem finalnym. Jak zawsze taki wstęp do buta, żeby opowiedzieć, co tam słychać, jakie są oczekiwania i tak dalej. I może wpierw, dlaczego Messi 15.1? Messi 15.1 dlatego, że wiadomo, w tej chwili wyszły 16.1. Jest to ten najnowszy model i ja zawsze tak trochę stronie albo no średnio mi się chce recenzować buty, które nie są aktualne, bo i was też to trochę mnie interesuje. Na przypadku Adidasa nie mam za bardzo wyboru. Ja oczywiście kombinuję, jak tu zdobyć 16.1 jakimś niższym kosztem, bo nie stać mnie, żeby tak wszystko, co wyjdzie nowe, kupować. Od Adidasa wiadomo, niestety nie dostanę, więc muszę pokombinować trochę. A 15.1, nie ukrywam, są jednym z takich butów, które nie tylko no, gdzieś tam się zaznaczyłem jakimś swoim wyglądem, jeśli się komuś podoba czy nie, ale jeśli pamiętacie, miesiące temu, myślę już z rok temu nawet pewnie, ja pokazywałem ten model, kiedy jeszcze nie było jego premiery i takie pierwsze wrażenia były, że jest to chyba najlepszy model, jaki Adidas wypuścił, bo wiadomo, że wtedy pojawiły się Ace, X, potem się jeszcze okazało, że Gloro są bardzo dobre i dla mnie właśnie te Messi, które no, są dosyć niszowe z racji swojej nazwy i Gloro, a nie to, co jest bardziej promowane, to jest to najlepsze, co Adidas na tamtą chwilę miał. No, teraz to trudno powiedzieć, wiadomo, że X-y wychodzą nowe, więc one są dosyć dobre, moim zdaniem będą, ale na tamtą chwilę Messi. I co w nich było takiego fajnego? Ja tutaj też będę się bawił, ale pewnie widzicie główny obraz. Mnie zauroczyła cholewka, a w zasadzie jej miękkość, się nie wydawało, że to będzie tego typu materiał, a był bardzo no, miękkością gdzieś tam przypominającej skórę, chociaż oczywiście o innych, trochę innej fakturze, właściwościach. Do faktury jeszcze sobie trochę wrócimy, a właściwość, którą jest miękkość, była bardzo podobna i mnie zachwyciła absolutnie. Poza tym jeszcze widziałem, że z tyłu jest to takie ciekawe usztywnienie, które też usztywnia cały bok buta i to jest bardzo fajne. Jestem ciekawy, jak to się sprawdzi. Teoretycznie powinno się sprawdzić dobrze, więc no, cieszę się, że w końcu je założę i się przekonam, czy ta moja opinia była słuszna. Chociaż szczerze powiedziawszy, tak jak X-ów nowych, jestem pewien, że były one, będą fajne, tak jak się spodziewam, no to
Messi, tak szczerze powiedziawszy, trochę się cykam, czy dobrze powiedziałem. A jeszcze jest inna kwestia, mianowicie taka, że w tych pierwszych kolorystykach, które ja, o których mówiłem, no tutaj była taka faktura piłki golfowej, jeśli pamiętacie. I to trochę czyniło miękkość tych butów, no wiadomo, bo ta faktura była taka wypukła, a te wypukłości były miękkie same w sobie. Tutaj natomiast tego nie ma. But jest stosunkowo gładki, jest pokryty tylko takim wzorkiem, ale on tutaj do miękkości nic nie ma. Wiadomo, że jest, to nie jest cholewka wykonana z jednego kawałka materiału, tutaj wewnątrz jest jeszcze jakieś tam wyściołanie, czy tam ten materiał jest grubszy sam w sobie, bo taki trochę gąbkowy z wewnątrz. No ale tutaj mi się wydaje, że to trochę odjęło jakości. No i mam nadzieję, że to jakby nie odbije się, że te buty będą ta kolorystyka trochę gorsza niż te dwie wcześniejsze, mianowicie ta niebieska i biało-niebieska, taka błękitna była pierwsza, prawda? W ogóle kolorystyk w Messi 15, już tak przechodząc do jakiejś tam historii, nie było dużo, no bo mieliśmy tą pierwszą błękitną, drugą biało-niebieską, potem już chyba od razu tą. Mam nadzieję, że nic nie pomijamy. No i ostatnia była zielona. Ja kupiłem te w momencie, kiedy Messi w nich jeszcze grał, ale zaraz zmienił na te zielone, do których gra o dziwo do teraz, chociaż Adidas pokazał 16, to w finale Copa del Rey grał jeszcze w zielonych, widziałem, wczoraj oglądałem. Kolorystyk było mało, jeszcze tam dwie jakieś takie limitowane z racji chyba jego złotej piłki. Jeszcze było takie, co było tylko 100 sztuk, podobne do tych, bo to jest takie czarne i podeszwa była tak podzielona jakimś tam złotym i czerwonym kolorem, fajnie to wyglądało. Niewiele kolorystyk. No wydaje mi się, że te, które tutaj zostały, miały zmodyfikowaną cholewkę, trochę mogą gorzej wypaść. Szkoda trochę, no szkoda, bo to było fajne. No ale też dobrze, że ja to wykumałem, bo też patrząc na zdjęcia, nie każdy mógł to zauważyć. Ja też nie wiedziałem dopiero jak dostałem w swoje ręce te, to zauważyłem, że jest ta zmiana, więc no fajnie, że chociaż mogę wam powiedzieć. No i z przyjemnością się biorę za testy. Wydaje mi się, że but będzie dobry i będzie się w nim fajnie grać. Co jest nowego w tej formule wstępu? Mianowicie nie tylko to, że opowiadam o bucie i go tam pokazuję na unboxingu i tak dalej, ale zrobię też tak, że jakieś trzy pierwsze gierki, powiedzmy, ja sobie po zagraniu nagram jakieś opinie i przekażę takie pierwsze wrażenia, co też nie zdradza. Nie myślę, że jest atrakcyjnie i nie do końca musi zdradzać to, co będzie później w recenzji. Fajnie będzie pokazywać może jak się zmieniają wrażenia, bo wiadomo czasem jest tak, że jakaś pierwsza gierka buć się wydaje jakiś tam, a potem on się na przykład rozklepuje, rozbija, nie? No wiadomo, że tego typu rzeczy mają miejsce, więc to będzie fajnie chyba pokazać to live. I tak od razu we wrażeniach, bo wiadomo, że jak piszę recenzję, to już tam, wiecie, nie jest to w dniu, w którym gram i może nie jestem tak na świeżo, nie relacjonuję, więc może to też będzie fajne z racji tego, że takie spontaniczne, wiecie, pokażę wam odcisk, jak mi do krwi się obetrą i tak dalej. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Dobra, widzę, że ludzie się już powoli zbierają, więc ja jeszcze jak założę na nogi, to może sobie obfilmuję w koło, żebyście widzieli. I biorę się za grę. Może ktoś mnie jeszcze nagra w trakcie, o ile ich nie zmienię na inny model, bo coś tam mi będą przeszkadzały, uwierały. Czy ja wszystko powiedziałem o tych butach? Chyba wszystko. No lipa trochę, że się nazywają Messi, bo nie każdy Messiego musi lubić i to trochę, to pewnie odstrasza dużą część klientów na, tak jakby, którzy nie mają szansy ocenić produktu po jego jakości, tylko no, po nazwie, no bo wiadomo, że się nie zdecydują, jak dobry by on nie był przy pewnych okolicznościach, jakim jest nazwa modelu, bo to jest tam równomierne w umyśle ze wsparciem kogoś, kogo nie trzeba tam faworyzować, jeśli chodzi o jaki zawodnik jest moim ulubionym. To by było tyle. Dobra, no cieszę się, w sumie już się nie mogę doczekać, aż założę, więc idę zakładać. We'll be right back.
Dobra, po pierwszej gierce. I tak, pierwsze wrażenia. Przede wszystkim, jak widać, nie zmieniłem, więc nic nie obcierało tak, żebym musiał. Pierwsze, język odchodzi na bok. Tu jest to oczko na języku, ale no tak jakby nie powoduje, że on zostaje w miejscu, ucieka na bok. Są trochę za wąskie tutaj, bym powiedział, trochę za szerokie tutaj, mogłyby być wśród stopiu, mogłyby być węższe, tak jak na moją stopę przynajmniej. Ten czubek jest taki za bardzo spiczasty, on mógłby iść tutaj się bardziej ścinać, bo tu powstaje takie, mimo że mam dobry rozmiar, to tutaj powstaje taki luz. Jest, miękkość jest fajna przy... Faktycznie jest miękko, to jest odczuwalne i to jest fajne przy przyjęciu, ale przy strzałach podaniach na piła jest mocno amortyzowana i tutaj ogólnie przy strzałach jest za miękko. Jest ewidentnie, nie ma, wiecie, nie można takiej petardy dodać, tylko tak piła siada. Więc co na minus? Wiadomo, są plusy i minusy. A tak, reszta na razie spoko, nie? Jest taki pewny but, się nie ślizga, noga się nie przemieszcza, więc okej. No i to by były takie, takie pierwsze wrażenia. Będę grał następne, to będą kolejne jeszcze dwa i to będzie słowem wstępu, a wstęp oczywiście będzie opublikowany jakoś tam później, po tym jak ja to wszystko zacznę, więc to całkiem niedługo będzie też recenzja. Dzięki. Dzień drugi testów. Nagrywam w środę, poprzedni filmik był w poniedziałek i to jest ten sam tydzień, więc dwa dni później. Fajnie, że mi się udało wyjść, bo nie zawsze mam tyle czasu, żeby znaleźć ten czas, żeby wyjść na boisko, no i nie zawsze jest też możliwość, żeby się tak fajnie z kimś tam akurat umówić, bo w klubie nie mam akurat treningów, albo nie zawsze mam akurat czas iść na trening, a teraz i mam czas i wpadło, że mogę iść sobie pograć, więc idę i testuję. Jest kilka rzeczy, o których wiem, że wam powiem po gierce, bo zapomniałem powiedzieć po tej pierwszej. Jeszcze jedno było tam takie wrażenie. Poza tym tutaj pokażę. Grałem dzisiaj znowu w tych skarpetkach Nike, o których wam jeszcze nie powiedziałem, jakie wrażenia. No i na razie też mogę zdradzić, czy wrażenia są takie dosyć dobre, że one robią różnicę. Więc wiem, że jak trzeci raz wyjdę i to będzie ostatni ten odcinek ze wstępu, to no będę musiał założyć jakieś tam normalne getry, powiedzmy, że Adidasa, żeby to było taka sama marka, jak i marka butów. I zobaczymy, jak się wtedy trzymają na noce, bo te skarpetki Nike no poprawiają tutaj trochę wrażenia, a to będzie jeszcze osobny tekst czy tam wideo, zobaczymy. Dobra, no to idę grać. Z jakieś 20 minut zaczynamy i nagram po gierce wrażenie. Dobra, jestem po gierce. Przyznam się wam, że zmieniłem buty. Ale nie dlatego zmieniłem buty, bo coś mi tam nie pasowało. To było ok. Zmieniłem sobie na Phantom 2. Dobra, i wrażenie takie, że pięta się rusza z tyłu. I tutaj duże nadzieje pokładałem w tym całym systemie, tutaj tym plastiku, że on jakoś trzyma fajnie tył stopy. No a okazuje się, że skopane jest to, że tak naprawdę jak sobie położę stopę na ziemi, delikatnie ją podnoszę i potem w dół znowu naciskam, to czuję po prostu, jak mi się stopa przemieszcza w tej tylnej części buta. No i to trochę w sumie tutaj dosyć poważna sprawa i poważne wnioski do recenzji. Wszystkie inne wnioski, które miałem wcześniej, się potwierdzają, nic się nie zmieniło. Jedyne co, to jeszcze mi się przypomniało po poprzedniej gierce, że dopiero potem się kapnąłem godziny później, że mam mocno obtarte duże palce u spodu. No i wniosek z tego taki, i w sumie już na przekroju wszystkich butów Adidasa, że te wkładki, kurczę, mogłyby być grubsze albo z jakiegoś innego materiału, bo po prostu za duży nacisk jest na ten jeden palec kołka, który jest pod palcem, czyli tutaj tego, i się robią odciski i takie zakrwawione. Tego w grze w zasadzie nie czuć, nie boli, tylko dopiero potem w zasadzie, jak tak sobie chodziłem, to zaczęło mnie boleć, bo to wiadomo, w trakcie gry to tam wielu bóli się nie czuje. No i to było na tyle, nie chcę przedłużać. Fajnie, że sobie zmieniłem na Phantom 2 i że w zasadzie mam ogarnięte, ale fajnie też sobie zobaczyć tą różnicę, której normalnie bym nie wyczuł, i wychodzi, że Phantom 2 kurczę, zupełnie inne wrażenie właśnie tego, jak się siły rozkładają na bucie, na wkładce, na podeszwie. W innych miejscach zupełnie czuć to, tą siłę, która gdzieś tam działa, tą punktową. I to jest taki główny wniosek. Co jeszcze? No to może już na recenzję. Ale myślę, że te główne rzeczy, coś tam znowu się dowiedziałem, się stół rusza pięta i wkładka mogłaby być lepsza. I to tyle. To jeszcze trzecia gierka przed nami. I trzeci dzień testów. Dzisiaj, tak jak obiecałem, inna getra.
Adidasa, nie ta Nike, która tam jest w jakiś sposób niby lepsza, więc zobaczymy. O i grząskie, naturalne boisko, podeszwa FGAG i dało dzisiaj chyba z godziny, ale tak masakrycznie, że jak poszedłem na siłownię, to wykręcałem koszulkę, więc zobaczymy, jak się na grząskiej murawie sprawuję. Jo, po treningu. Więc jest tak. Ogólnie bardzo fajne wrażenia, bo trawa dosyć grząska, a okazuje się, że super korki trzymają, a to są takie FGAG, więc jeszcze teoretycznie powinny kiepsko na jakieś tam mokrej nawierzchni się spisywać, chociaż tak znowu super grząsko nie jest, wiecie, tam trawa nie odchodzi z błotem, nie przesuwa się, no ale nie można powiedzieć, że to nie była naturalna trawa i nie, żeby nie było mokro, więc nad wyraz dobrze się sprawowały, no a ja jestem wysoki, więc to już jest w ogóle sukces. Kwestia skarpety, bardzo dobrze dobre też wrażenie, no co prawda jest inna, trochę czuję różnicę, ale nie jest to taka różnica, żeby nagle się okazało, że mi się jakoś bardzo tam stopa w środku w bucie przemieszcza. Będę wam trochę pokazywał. Tutaj stopa się w środku nie przemieszcza, no i ogólnie but bardzo dobrze tą stopę trzyma. Różnica jest taka, no jakbyście między każdymi getrami jakoś tam zmieniali, to takie drobne rzeczy. No i w sumie te dwie sprawy tutaj przetestowałem, to są dwa wrażenia wyniesione z dzisiejszej gierki. I to by było na tyle, jeśli chodzi o wstęp. Niedługo pewnie będzie recenzja, bo już w tej chwili trzeci raz zagrałem, ale póki jak to opublikuję, to już pewnie będzie jeszcze więcej. A czekam w sumie na nowe Mercuriale też jeszcze. Okej. To dzięki, na razie. Mam nadzieję, że wam się nowy typ wstępu podobał. Jeśli się podobał, to napiszcie na YouTubie, to będę tak dalej robił. Myślę, że to fajne. Na razie.